Zresztą na razie nie ma żadnych banów. Noddy znowu zaczyna, znowu jest w Radiant swoją drogą. No Lefnuski cały czas w Radiant, Noddy cały czas bez zmian pikuje. Zbanował Darkseera dokładnie. Zbanował Darkseera, jestem ciekaw, co odpowie Odyn. Czy będzie to ban Londruida? Czy to będzie ban Londruida na first bana? Zobaczymy. Może nie boku. Respect ban na Edzie Umrów Kojada, zobaczymy. Invoker, jednak widzisz? Respect ban na Malan. Jednak cenię bardziej tego zawodnika. Ale myślę, że Londruid będzie drugim banem. Swoją drogą pora na troszeczkę śmieszków z polskiego żargonu. Wiesz, czym się różni zawodnik od gracza? Nie mam pojęcia. Otóż gracz gra, a zawodnik zawodzi. Także bardzo, bardzo lubię nazywać drużynę Odyna zawodnikami, choć oczywiście nie robię tego wcale złośliwie, bardzo ich szanuję i tak dalej. Dobrze, Band of Prophets. Bardzo mi się to podoba, chłopaki, nie chcę grać żygdoty, ja też nie chcę oglądać ani bardziej kastować żygdoty, zobaczymy co teraz. Też mi się to podoba. Co naprawdę, teraz ciekawego pojawi się w banach? Odi! Odi, no właśnie, też chyba, ale to chyba być Londruid. Myślisz Londruid first pick? Myślę, że będzie został przepuszczony, zobaczymy. Może być też second pick. No może być. Zobaczmy, to znaczy ten Heros moim zdaniem jest jeszcze nawet ciekawy. O, Tusk, tym bardziej, o Jezus Maria. Też dawno ten Heros, nie... właśnie dawno go nie było, to przecież wciąż jest bardzo mocny Hero, będzie na pewno ciekawie. Nie pamiętam, chyba Noddy nim grał. Chyba Noddy, a nie Meneluthor, tak mi się wydaje, więc to będzie raczej czwórkowy Tusk. Oczywiście mogę się mylić. Odpowiedzi Lina. Nie mam naprawdę, że zielonego pojęcia, czy to będzie Lina midowa, czy supportująca zarówno ten Rudzielec, Haker. Podejmuje midową linę, jak to może być jakaś supportująca lina, kto ich tam wie. Wszystko się może jeszcze zdarzyć. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, jak poczekamy na drugi pick. Tak, na pewno o wiele bardziej mi się to podoba. Może to i dobrze, że nie pojawi się Londruid. Będzie ciekawiej. Co drogą Dazzle może się pojawić jeszcze, do Tuska. Jeszcze pojawić się może. Ja bym się nie zdziwił, jeżeli teraz pikną Dazzle do Tuska. Hitbomba bardzo ładnie z Tuskiem działa. Łapiesz targety. Dazzle bardzo dobrze działa na żyrokoptera. Dazzle bardzo dobrze działa na linę. Zobaczymy, czy to pikną, czy jednak mają inny pick w planach. Ja bym tu uczył jak najbardziej Dazzle. Zresztą Daz w ogóle bardzo niedocenianych Heros, bo tych nerfów wciąż jest bardzo mocny. Co o tym sądzisz, co? Dazu? Tak. No. Trzeba umieć, tylko musisz umieć się pozycjonować. Oczywiście musi być z tyłu. Patrz, popatrz, Slardar. Z Tuskiem razem bardzo dobre combo tworzą. Tak, to chyba od razu będzie to offlane'owe combo już odsłonięte, tak mi się wydaje. Zobaczymy, no, z tym Zero może bardzo szybko spływać, jeżeli dostanie ulti Slardara. Miałem powiedzieć, że jeśli dobrze się pozycjonują, to może to być naprawdę mocne i mogę zrobić dużo, dużo, dużo złego na tym offlane'ie. Tak, Banurak od razu odpowiedzieli, no właśnie, bo w takim fajcie Żyro mógłby po prostu dostać ulti Oracle i no, przeżyłby wszystko właściwie. Zadałby ogromne ilości damage. Oracle odkąd się pojawił i jest dostępny w Captain Mode. Często wybierany, często grany. Ej, letni mocny support. Ja zwykłem go nazywać Dazzlem 2.0. Coś tym jest, coś tym jest. Dazzle zbanowany, no właśnie. Gdyby teraz jeszcze dali Dazzla drużynie na life skill statek, to naprawdę byłoby to smutne. Na szczęście tego nie zrobili. Zbanowano też Legionka. Wydaje mi się, że oglądali którąś po prostu z gier poprzednich, tam młody podejmował tę Legionkę. Wydaje mi się po prostu, że lubią nią grać. Poza tym heal Legionki tutaj bardzo ładnie by działał, zdejmowałby to ulti Slardara. W odpowiedzi statek banuje WDK, no cóż, dobre combo z ulti Slardara to na pewno. Poza tym całkiem mocny ultimate, jak najbardziej mógłby się przydać, też ten heal mu mógłby dużo zadziałać. Ewidentnie całkiem ciekawy support wpisujący się w kompozycję bohaterów, których przedstawił nam Noddy. No jestem teraz ciekaw, co nam zaprezentuje. Puczpis. Ja chcę zobaczyć Pucza Zeusa albo coś innego, co zabija. Zabija. Odyn, nie zawiedź mnie. Może być jakiś Necropus. Ja wiem, że to jest rak, ale Odyn lubi. Ja bym chciał zobaczyć coś, co nie jest często grane. Mają właśnie jakoś schowanego strata. Kurczę, co tam było być, nie? Coś ciekawego myślę. Proszę, ale jednak jest Batrider. A proszę, będzie zabijać. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawiej niż ostatnim Batriderem.
Ale widać, że też poziom drużyny jest odrobinę większy, więc No myślę, że tak, to razem oczywiście, zrobią. dlatego. No mam, Za dlatego tym jestem dobrej w myśli. takich fajtach będą mieli czym utrzymać, bo to ulti żyrokoptera jednak w tych in-limit game'owych fajtach naprawdę robi świetną robotę. Zobaczymy, w ogóle IMO oni powinni bardzo teraz dużo stackować w tym lesie, bo i Batrider może robić stacki, żyrokopter i Lina, więc mają już trzech korków, którzy mogą robić stacki. Lina może być, Lina jeszcze może być supportem. Ale zobaczymy, to byłoby ciekawe, jeśli wzięliby na początku trzy kory. Mogą być support, Teraz będziemy. mogą sobie spokojnie dobrać supportów pod to wszystko. Właśnie, bo to wciąż możemy mieć do Batrider, może się trenować, Batrider, a Lina zawsze może być na słupka, więc to wszystko jeszcze nie jest wiadome. Od biedy Batrider może być czwórką. Chociaż, jak mówiliśmy wcześniej, nie tak, lubimy tego. Tak, mówimy. Nie polecamy. Chłopaki, unikajcie tego, tak się nie gra w Dotę, sorry. To już nie jest rok, nie wiem, 2008, któryś tam. No, Dumy z były lasu, czasy, gdzie się dużo dum, dżunglowało. tak, ale te czasy już minęły, sorry, ale bezpowrotnie, nie wrócą. Wiem, Tak, to chłopaki, że to była jest gnicie, ale już długie tak się gry, nie gra. długa meta. Miałeś czas na to, żeby siedzieć w lesie. Teraz już tego nie ma. Bardzo dobrze. Myślą chłopaki, nie wiedzą co wybrać. Masz Deus i to mi się podoba. Masz Deusa, chciałeś, masz. No i proszę, Nodi ewidentnie słucha streama, polecam bardzo. Ban za stream sniping, please. Idźmy dalej. Nie no, co Zeus. Tutaj dużo mówić, Zeus, no dobry nuke, wszystkie te trzy kory, zauważysz, że są squishy. To Tak. daje wizję, mogą odkryć tego Batridera, mogą skancelować blinki, jak najbardziej legit. Przede wszystkim Za tym... kancel tego blinka jest Tak. dobrą rzeczą. Ewidentnie. No teraz, jeśli Lina będzie, jeśli będzie matchup na midzie Lina Zeus. To jest Ciekaw. dziwne. To jest Ciekaw takie jestem inne. co ten, co... Zależy od To... gracza, bo to jest taki dosyć równy matchup. No Lina właśnie o to ogólnie... mi chodzi, że to jest równy matchup Tak. i jestem ciekaw kto by to ugrał lepiej. Tam na Lina... pewno wtedy rotacje będą bardzo ważne. Tak, Lina to jest taki horsey, który wygrywa większość matchupów, ale Zeus jest z kolei takim horsem, co może po prostu sobie stać z tyłu, klikać pierwszy skill. To nie obchodzi, czy jesteś Liną, czy jesteś Nightstalkerem. Po prostu bierze te last hity, harasuje cię przy okazji. Nie Tak. ma dlaczego by nie. No i teraz Dobrze, jeszcze wygląda zobaczmy jak badass. Co będzie czwartym pikiem. No właśnie, czy chcemy grać agresywnie? A A badę. Badę, no z Odyn jestem zawiedziony. Defensywny, support. Kurczę, no nie wierzę. A co jeśli będzie to core? Bo się obrzygam. Nie wiem. Dołożony Ancient Apparition. Zawsze uważałem, że Abaddon na korze to jest głupi pomysł. Ale co ja tam ją docie 5k nie potrafię wbić, nie? Pozdrawiam bardzo. Tak, dokładnie. Lajkana, który dzisiaj przejęło mi Jerkę. Ancient Apparition. No. Czy jest to bezpośrednia kontra na Abaddona, czy to właśnie, tak, właśnie ten teamfight, który prezentuje? Możliwe, ale to też jest, zobaczę, bardzo fajne global combo. Zeus coś tam skutuje, a Zeus Ancient, tak. Potem wchodzi kulka od Tak, poza tym zobaczyli, że oni teraz Magic Damage mają. Wystarczy, że oni się pojawią w Vortexie, jak Zeus wywali combo z Lensem, ała. Jeszcze Veila pewnie złożył. Zbanowana TA. No, TA-ka radziłaby sobie na tym midzie, na Zeusa, całkiem fajnie. I zerwałaby te aparycje i tego Zeusa. Poza tym mogą sobie jeszcze pozwolić na jakiegoś, nie wiem... Tutaj im carry ewidentnie brakuje w tym line-upie. Tak, tak. Więc może chcą jakiegoś skusi carry wziąć, nie wiem. Czy mi jakiego carry byś widział u nich? Radiant, tak? Coś powiedział na przykład na Spectra. No, Global Strat, jak najbardziej. Global Strat, wchodzi do Global Strata, jak najbardziej. To pytanie kurczę, czy by utrzymali, zobaczyli, grałem na Linę, Żyro, Batridera, mogłoby być ciężko. Trochę jej może zająć właśnie wejście do gry. No jak zawsze, nie? Chociaż już... Dokładnie, jak zawsze, ale... Ale wpasowuje się w Global Strata. Jest hardcore, który jest spokojnie w stanie walczyć z Giro. Spokojnie. Giro wręcz się zabije o Spectre w lecie. No mówię. Ale jeśli nie Spectra... Anti-Mage? Anti-Mage'em bardzo przykro się gra na Batridera, bardzo na Linę i bardzo na Windranger. Nie sądzę, że to będzie Anti-Mage. Właśnie, Anti-Mage nie. Phantom Lancer też średnio.
Ursa, o proszę. O, i to mi się bardzo podoba. Widzisz? Będzie zajazd, będzie zabijanie. Zatem zobacz, te kory są squishy, te kory są takie jakby single target. Ursa jak wjedzie, jak w masło, mycie, coś pięknego. No, z Windrunnerką może, z Windrunnerem, przepraszam, może mieć... tak, z nią Windrun tak. Będzie ją ratował. Właśnie to jest Lino Support, by the way. Już się okazało. A Badon też, będzie raczej przeżywał tego Ursa, jak już będzie ulti. Natomiast jak wejdzie na Linę, na Jiro, na Batridera, dołoży do tego Zeus, co chodzić w tej grze. Zeus dołoży do tego swoje ulti. No, jestem ciekaw, jak ta gra się rozwinie. No dobrze, przechodzimy już do gry. Nie szedł przez tutaj baterów. Jest Noddy Tuskar, Lajci Kursa, Malzeus, Meneluthor Aparycja i Edziomrów Kojat, jest jaki kocham ten nick, Slardar. Po drugiej stronie Odin na Batriderze. Dokładnie, zobaczcie, to jest gracz tak bardzo toksik, że aż musi nosić gazową maskę na swojej postaci. Coś pięknego. Deronek na żyrokopterze kierującym, a my na tej wojnie, aka Haker, zobaczcie. Windrunner ma rude włosy, ten zawodnik ma rude włosy, przypadek nie sądzę. Zobaczymy, co z tego wyniknie, Illuminati Confirmed. Ryszard Swetru, aka Sweter Abaddon, bardzo mi się podoba ten wygląd Saburaja. I chyba mi stałem się jednego gracza, dokładnie mi stałem Sivarda. Jeszcze na linie gra Sivard. Dokładnie, i to już są wszyscy. Że na Radiant zbiera się na top runie. Deronek bardzo niecodzienna pozycja, bardzo ciekawa swoją drogą. Nie jestem pewien, co on chce tym osiągnąć, ale podoba mi się. Zawsze lubię oglądać nowe rzeczy. Odin ma buta. I drużyna Radiant z kolei zbiera się na bot runie. No właśnie, wypowiem się może na temat tego buta, akurat mam chwilę. To jest bardzo fajne, bo są takie jakby dwie szkoły offa. Już o tym mówiłem wczoraj, ale powiem jeszcze raz. Że są dwie szkoły offa, albo się leci więcej regena, jakiegoś pullman shielda, jakiegoś stealth shielda, armor i tak dalej. Po prostu wymieniasz się bardziej efficient, albo grasz buta i fogujesz. Odin jak najbardziej lubi fogować. Jest takim sneaky bastardem. Zobaczymy, jak mu to pójdzie tutaj. Jak mu to pójdzie. Batrider jest bardzo dobrym hero właśnie do robienia takich rzeczy. Jakby nie patrzeć. No. Zwłaszcza, że przecież Firefly. Potem jeszcze masz napalm, dokładnie możesz bardzo ładnie kytować przeciwnika. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, proszę. To mi się podoba bardzo ten ward ze strony Dire. Nie jestem pewien, kiedy go postawili, przepraszam was bardzo. Można myśli, którego? Na bossie czy na midzie? Na midzie. No bo zobacz, bo Zeus, ten normalny, który tutaj był, bo chcieliby go postawić na healu, nie? To by je zawordował. Więc postawili go tutaj i on go raczej nie zawarduje. To jest bardzo fajne. I bardzo, przy okazji... Tak, też uważam, że ten ward jest bardzo... Widzieliby, jeżeli coś typuje, widzieliby rotację, proszę. Standardowo Rush Bootly, Klaryt od pana, w ogóle masz dwie jeszcze Klaryty, czyli aż trzy Klaryty. Bardzo ciekawe. Tak, zaczął z trzema klerytami i dwoma shirt tango. Tak, Haker tym czasem... butelkę. Tak, Haker przy to mnie ma sticka. Też mi się to podoba. Dobrze, więc zerknijmy na last hity. Na tym mitku są jeszcze Even. Ulsa sobie farmi, co robi Odin? Odin bardzo ładnie stakuje tego kampa, bardzo mi się to podoba. Jestem ciekaw, czy potem wypali tę drzewkę i będzie pulował. Zobaczymy. Może tak, może nie. Bardzo chętnie Odin, coś zobaczyć. Odin zaczął ze sticki na panem. To jest także standardowo w miarę. Tak, jeżeli ma łatwą minusy, może to ale to widział, że, nie, że raczej nie ma niebezpieczeństwa, to lepiej mieć jakąś... Dokładnie, pewnie 3 last hit pod towerem, jak najbardziej przy mnie załatwił, już ma aż 3 last hity. No, paru nie trafił. W międzyczasie Mrówkoja jest otoczony przez support, nie ma nie, no proszę, stan trafił, no może upadnie. Ładny stun, dwie osoby, tutaj Deronek goni, rzucił proszę... Leci o, czego dogoni? Jest na siebie baraża, rzuć baraża, bardzo ładnie, pięknie, zginie. Leci Rocket. Powinien zwinąć, ten Rocket go dobije. Zabije go Richard, tak jest. Ładny i Fastbat, bardzo pięknie, wędruje w stronę żyrokoptera, idealnie dla niego wręcz. Tymczasem... Potrójny... Radiant zgarniam... Co potrójny? Potrójny stack już na topie u Odyna. No on już bardzo ładnie, bardzo dużo sticky na palm zrobił. Myślę, że zaraz rzucić na to, tak dokładnie. Jest. Ma drugi level. Powiem ci, że ten... Ten stack w tym miejscu powoduje, że offlane staje się... Na pewno wiele właśnie bardziej... Dla takiej postaci jak Batrider dużo, dużo, dużo prostszy. To prawda. Właśnie zobacz, on trochę stracił z tego tyłu, ale nie jestem pewien, czy to dobry był pomysł, że teraz zrobił, bo zobacz.
bardzo dużo tych sticky napalm musiał złożyć, miał tylko ten pierwszy poziom Power Firefly. Właściwie cały klip ich musiał. Tak, no oddał teraz totalnie linię dla Ledzika. Ale na pewno coś z tego musiał. Spokojnie puluje. Nie trafił teraz last hitem. O proszę, podjęcie na midzie będzie. Hejker cował bardzo ładnie szalany trafiony. Niestety zabrakło troszeczkę damage'u. Hejker przytomnił daną rzecz. No właśnie, to jest zasługa tego warda. Ale widzisz, musiał kupić salwę teraz. Nie ma takiej pewności teraz znowu. Tak, to wszystko nie na plus. A Zeus 20 lat hitów. Znaczy jaką smutną grę ma Slade. No właśnie, ten Zeus bardzo wygrał na tą WR-kę. Jest 27 do 13. Ale Edzio łapie poziomy. Tak, nie idzie mu tak dobrze jak Odynowi, ale no też nie jest aż tak źle. Wydawało się takie jerki, Lina z Abaddonem ładnie pulują. No i przykład zyskowali sobie tego kampa, denajują tę farmę, zdobywając tą farmę. No, ale popatrz, no... Zeus na 23 lat hitach. Ursa na 22. No wygląda to dobrze dla drużyny Radiant. Zdecydowanie. Trzeba poczekać jeszcze trochę prawdopodobnie na to, aż Bad Rider złapie Daggera i poziom 6. Tak, wtedy prawdopodobnie... O proszę, on chyba podejmuje Lecika, nie? Zrezygnał w końcu. Lecik przytomnie w porę się zdążył wycofać. Bardzo dobrze. Zaczyna robić to, co Bad Rider lubi najbardziej, czyli już powoli przyjmuje kontrolę nad tą linią. Może sobie na to w miarę pozwolić. Latać wszędzie, wkurzać supportów. Dokładnie. Że kolejne podjęcie na midzie, tym razem właściwie nie bardzo ma jakoś bardzo ładny battle block ze strony Diego. No niestety ta już jest bardzo blisko. O, kill? Ojajajajaj. Próbował. Wyfog, to znaczy, wydaje mi się, że gdyby po prostu kliknął obok Foga, zobacz, 285 damage'a, on by go zabił. No po prostu tak, ewidentnie ma, ale najwyraźniej, nie wiem, może to wynikać po prostu z braku doświadczenia w grze z Zeusem akurat konkretnie. Chodzi o to, że taki hero... Może nie czuł tego po prostu. Tak, może tego po prostu nie czuł, bo... Wydaje mi się po prostu, że sfugowała mu ta WR-ka, a wystarczyło po prostu kliknąć obok. W tym zasięgu 300 już tam jednostek, 325 ten bolt by się znalazł, dostałby wizję, poprawiłby arc lightningiem i po prostu by dobił WR-kę. Jeśli chodzi o ilość lat hitów, to Jiro jest na trzecim miejscu. Już na czwartym. Już nawet na czwartym, bo jeszcze w środku był na trzecim, jak patrzyłem. Ale proszę, ale on już drugiego killa zgarnął. Ale popatrz, dokładnie, już drugi kill. I kiedy spojrzymy na Networfa, to ten Jiro jest na pierwszy. Szczycie. I właśnie do tego zmierzałem. Chciałem to powiedzieć, że Jiro jest na szczycie, teraz jeszcze zrobił kolejny kill. Czy ściągnąć może nakładkę? No właśnie, znowu nie. Nie wiem. Tym razem tylko 5 minut. Taka gra, a ty? No nie. Jestem zawiedziony. No dobrze, no co masz zrobić? Lina typuje na bot. Będą próbowali coś zrobić. Bad Rider posiada już lasso. Szuka prawdopodobnie. No ale właśnie, zostanie teraz chyba ukarany za to. Jest tu, o, i to na pewno zostanie ukarany, bo jest tu Zeus z hejstem. Edzio jeszcze. Ajajaj, no Edzio już zobacz czwarty level. Chyba jeszcze zabiją linę. Ładnie wnikowane kolejne dobre szarty trafione. Tusk bardzo ładnie. Nodi ewidentnie ma ogranego tego heroska. To nie trzeba przyznać. Nie udało się Rom na bota od Liny. Tak, co mogę powiedzieć? Odyn prawie że ma blinka, zobacz. Wydaje mi się, że powinien go teraz dopadnić w lesie. Tak, Odyn już go miał, już był dużo wcześniej, jeszcze przed śmiercią i uważam, że to był błąd. Oni chcieli zrobić coś od razu w momencie, kiedy Bad Rider złapał level 6. A myślę, że jednak powinni byli poczekać i tego blinka dać mu spokojnie dofarmić. Mhm. Teraz Ancient farmi sobie spokojnie w lesie, puluje. Ursa już ma maskę. Tak, już ma maskę i powoli kończy tego blinka. Teraz patrz, idzie w overpower. Tak właśnie, to jest ciekawe, smok zobacz, nie widzą tego pula, szukają jednak jakiegoś supporta. O, czy się miną? Zobacz, przejmują staki. To jest coś bardzo ładnego. Tak, tak. To jest coś, co Bad Rider lubi najbardziej. Zobacz, nawet chyba nie są tego świadomi. O, i chyba jeszcze kita zgarnął.
No, znaczy to będzie ciężkie, co prawda. O, bardzo ładny stopień popatrz, osoby, popatrz, bardzo ładnie podwójny kill. poprawili. Pięknie to zgrali, zobacz co to się właśnie wydarzyło. Bardzo, Wzięli bardzo ładnie staki, mi to wyszło, wzięli bardzo mida, ładnie. wzięli tuska, dokładnie. Bardzo To już ładny jest. powrót do gry. Tak, to już jest. Teraz popatrz, ósma minuta, Znaczy jeszcze odzbiera. bounty dostał, to już będzie. Odzbiera bounty. Brakuje mu już dosłownie 70 do dagera. Tak, i mamy pauzę w tym momencie. Nie spodziewaj, nie spodziewaj się. Petru telefon, to pewnie dzwonią z telewizji. Dokładnie. Po takiej akcji ja bym się nie dziwił, gdyby go chcieli do Navi czy coś. To, nie, to na pewno Navi do niego dzwoni, że Arcel jest chujowy i chcą jego w jego miejsce. No i co, mamy pauzę. Lina posiada. Badrider zaraz będzie posiadał. No. Ojej, zostałem zwyzywany od żygów. Najbardziej w pełni ojej, zasługuję ojej. Na to znowu. Nic się nie da. No, zepsułeś niestety tę sytuację. No, Nie zepsułem możemy. Ewidentnie, zepsułem totalnie, to prawda. Gra już jest. Nie masz nic za swoją obronę. Ładnie, no już możecie włączyć tego streama, ewidentnie mówię wam. To już nie ma co oglądać, naprawdę. Do końca tego już nic się nie wydarzy. Aj, aj, aj. Zerknę może na CS, a Ursa jest jakiś. Lardar, powiem ci, że jest bardzo, bardzo daleko od jakiegokolwiek blinka. No on jest bardzo smutny, zobacz, masz to. Kończył tranquille i posiada obecnie 40 golda. Właśnie. Powiem tak, nie chcę być złośliwy, panie Edzio, ale 5k z Lardar to nie jest. Się na tej min. Zobaczmy, co się stanie dalej. Tak, znaczy na tę chwilę na pewno on musi zgadnąć lewy, jeżeli złapie jakąś szóstkę i będzie po prostu wchodził w snowboardę z Tuskiem, na pewno będzie to wyglądało niego tak, lepiej. Tak, no Maja się odbić, natomiast tak, w momencie widzimy, jest, że Odyn w tym momencie zdobywa już ma blinka. Blinka. Tak, on teraz po prostu pójdzie do bazy, cofnie się i myślę, że to kupi jeszcze smoka do tego. No Odyn, zaskocz mnie. Dokładnie, proszę, to jest zawodnik, kupił smoka, doskonale wie co się święci, za chwilę gdzieś pojawi się smok niezupełny z jakimś sapocikiem, się spodziewał z jakąś liną. Teraz będę wrócił damage'a i połyś. Zeus już posiada level 7, już ma swoje ulti. Ale ja myślę, że oni się po prostu na tego Zeusa rzucą. On się po prostu pokaże na midzie, on się nie wyrzuca. Kupił boostera, już jeszcze trochę mu brakuje do lensów. Ale popatrz na top, coś się szykuje. No widzę, zbierają się tutaj, no. Wejście na gyrokopter. Tak, wchodzą w 3 osoby, tylko no właśnie, co zrobić, że kopter odbiegnie i to jest bardzo smutne. Jedny. Niestety zobaczył to. Tak, ale tak jest, to jest ale jak. Jest Lina, jest również Abaddon. Tak to jest jak. Ale na midzie Zeus, na midzie Zeus. Właśnie, to jest dokładnie to, o czym mówiłem, proszę. Nawet to było dla mnie tak oczywiste, że nie zerknąłem na to wręcz. Czyli poszedł ten smoke, żeby Zeus nie mógł zareagować, po prostu blink ulti. WR-ka tak odpowiedziała swoim multi i Zeus no niestety umarł. To jest, no właśnie. Zeus ma całkiem fajny early game, całkiem fajny lane performance, to chciałem powiedzieć. Aczkolwiek jest bardzo ciężko. Ale zobacz, Ursa, Tusk, no właśnie, rzucają się i mamy oj, pauzę. Pauza w takim momencie. Lagujesz, typie. Poszły, no. Ajajaj, aj, aj. Poszło G, dokładnie szybka tactical pauza. No i niedobrze, no i to teraz. No, zobacz, WR-ka po prostu ci stoi. Szybki blink, Zeus ulti, blink, szybki Zeus ulti. No niestety, nie zgadali się tutaj, szkoda. Właśnie, tak mówiliśmy, że tutaj chłopaki mogliby się odbić, dowalić jakieś blinki, a kurczę, to na razie. Po tym ładnym starcie Tuska. Abaddon, właśnie miałem powiedzieć, dobry stack Abaddona. Jeden, drugi. Zda się Dyer. Tak, też Zero zaraz ten zejdzie ty zrobi. Będzie bardzo smutny. To ewidentnie jest, chodzi o to, żeby spuszować towera i. Tak, ten. Właśnie tower wzięli dokładnie. Odrobina kontroli na mapy spada, ten tower nie jest też taki ważny. Ale jak najbardziej. Ale daje boost godę zawsze jakiś. Tak, to jest tylko wiadomo. Helm of Iron Will na gyrokopterze.
To się tak nazywa, Jezu. Ja zawsze na to hełm mówiłem. Profeska. Był ale hełm popatrz i na hełm bot, of popatrz na Dominator. bocie. Widzę dokładnie walką Big Creepa, wygrała ją Ursa, gratulujemy. No właśnie, on ładnie odblinkował. No jeszcze proszę jakie efficiency. Zblinkował z Rushpita, proszę stacka Arsientów, naprawdę no, bardzo... proszę, proszę. Co za gracz, co za gracz. Ewidentnie bardzo ładnie za tej gra. So smart, so smart. No, no, so smart. Proszę, pingi poszły, co tu się dzieje? No, lajcik, powiem ci, zaraz będzie miał dagera. Proszę, i robimy staczek, chcę zerknąć na tego golda, zerknę na Dwarfa. Jak skoczę, akurat to... niestety powiem ci, ale ten cooldown to mu tam słabo wszedł, bo tam no, mat golemów, dużo mat niestety, golemów. Było tak. A co zrobisz? Ale Ursa już ma dagera. Ostatni creep. Właśnie to mi no się i... podoba, zobacz, że oni bardzo ładnie dystrybutują tą farmę. Zobacz, linia zeszła, Lina sobie spulowała z pamiętnego kampa, zaraz zgarnie Tak, szóstkę. tak. Cofnęła linię, zgarnie zupełnie ekspa z tej linii. W tym czasie Batajda, zobacz, kolejny raz dokładnie goni. O, niestety jest i Ursa. To był odsłonięty blink Ursa, miał prawo nie wiedzieć. Miał prawo. Tak. Ale no to, że Hiker tutaj umarł, to już niestety te szardy zadecydowały. Bardzo ładne szardy, nie powiem. Tak, no i właśnie, i w tym ale momencie odbili bardzo się ładny, bardzo ładny timing Ursy, szybkie TP. Sladar już ma tylko 1000 golda do blinka, to już jest level 7, no już powoli się odbija, więc... Właśnie, zerkniemy na grafy, tak dokładnie, już powoli się odbijają, czyli drużyna Radiant, drużyna Life Skill powoli wraca do gry. Tak naprawdę to cała przewaga itemów, czyli tam powiedzmy 3000 golda, może 3500 expa, to naprawdę to jest niewiele, to wszystko jest do odbicia. Zwłaszcza, że mają takie herosy, jakie mają, to jest kwestia dobrej egzekucji itemów i tak dalej, więc ta gierka ewidentnie jeszcze nie jest skończona, wszystko się jeszcze może zdarzyć. Oprosić ulti operacji, przeleci. Zeus skończył Atrolensy. Wiem, że tutaj wall jest spotowany. Chciałbym z tobą porozmawiać o Abaddonie, bo uważam, że póki co zero wpływu na grę. Czy on stackował, co bym za bardzo robić? Właściwie tylko stackował, ale popatrz na Ancient Dyer, tutaj już jest potrójny stack. Mhm. No ewidentnie, za dużo tak naprawdę do roboty nie miał, to jest nawet kwestia tego, że po prostu powinien mieć lepszy map awareness, jak to po prostu jak coś widział, czekaj przerwę. Lina. Oga, co się... Aj, Sivat, Sneaky, o proszę, Ward poszedł, no, nie wychodź, nie wychodź. Wardzik tu widzi, zobaczą, nie wychodź, zobaczą, oj, zobaczą, wejdą, oj, szpingi, zobacz, od razu poszły. Ale Ursa się pokazała. Ale Ursa już nie miał jak, już nie miał jak go zaatakować. Tak, oni chcą na Giro wejść, zobacz. Ale aj, nie, bardzo się, zobacz, nie zgadali się. Jedna osoba poszła tu, druga tutaj, ale nie, o, nie ale jest ulti, a. Ładnie. Dobra, wyszło dobrze, zrobić supporta. O, jeszcze zobacz, Aidio chce chyba wskoczyć. A Badon, no właśnie, ten Badon, zobacz. Zostały sobie do zdejmie. Dobra, wracając do Badona. No... Aidio jest blisko od Daggera, już tak. Uważam, że powinien go dofarmić spokojnie i wtedy tak. Powinien zrobić kolejną rundę. Tak, tak też tak uważam. Dagon jest najbardziej, jest jak najbardziej kluczowy. Odin jest powinien być robił full staffa w międzyczasie. Haker powinien dofarmia sobie. Oj, chyba niedobrze ma się tutaj pokazał. Chociaż Bing skancelowany, no właśnie, i zabije go? Oj, 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 no niestety, padnie, ten lens, ten lens, co to za item na Zeusie, to jest na pewno WL-ka też padnie? Trzymałem kacza podpowiednio, o, bardzo ładne, zobacz, no. Jakie szardy. I chyba blink, I... blink dokładnie, i WL-ka minus. Że po WL-ce. Spadnie. Bardzo, ale właśnie. Ale Zeus, nie Zeus. O, ładnie, aj. A jednak. Wiesz co jeszcze mógł zrobić Tusk? Mógł tutaj rzucić na creepa Snowballa i uratować Zeusa. Tak. No niestety, nie pomyśl. Trudno. Słaby gracz, prawda? Słaby tak. Gracz. Nie no, zdarza się najlepszym wszyscy. Tak, oczywiście. Śmiejemy się oczywiście. Bardzo, bardzo dobry gracz, bo widać po tych szardach, że ma opanowanego gracza. Tak. Minuty mijają, my gadamy o Badonie, nie możemy skończyć. Tak. Może dokończ myśl, którą miałeś. Jego impact na pewno przede wszystkim potrzebny tej szóstki, no mógł po prostu więcej polować, zgadzać trochę jak spada, widzę, że się nie zajął po prostu. Natomiast, przepraszam cię, przerwę, na midzie Odin pozbył się Ancienta.
Dobra, i Abaddon. Jest i dagger na Stradarze. Tak. A Abaddon po prostu jedyne, co mógł sobie poprawić w tym performance, to no, co najwyżej mówię, mieć lepsze map awareness, widzieć, że coś się dzieje, po prostu typuje, rzucasz shielda, heala, coś w tym stylu. To tak naprawdę tyle, no, no to w postaci nie można za dużo zrobić, to jest po prostu sam jak Dazzle, jak on, to jest defensywny support. Po prostu trzeba mieć tą map awareness i też ten game sense i po prostu wiedzieć, kiedy reagować i tak dalej. Naprawdę to o to w tym filmie. Jiro w międzyczasie robi taka Ancientów. Właśnie, Gierka wciąż jest... chciał powiedzieć, Gierka wciąż jest w grze. Gierka wciąż nie jest jeszcze osądzona. Gra trochę dzwoniła. Odyn wyfarmił Forstaffa już. Larder ma Daggera. On wyfarmił Forstaffa, ma już po 11. Na 11 będziemy 75 tylko sekund, ale on ma nadzieję, że będziemy regularnie lasu dzielić co 75 sekund, że będzie więcej akcji w tej grze. Odyn, please. Safe, pójdź do to. Co tu się dzieje? O, proszę, zaczyna się. Odyn szuka. 7 sekund do lasa, dokładnie, tu już idzie aparycja. Z receptura na Hand of Midasa, chcę go skończyć. Razu typuje, proszę, zostaw. No właśnie, odnieś się. Bardzo mądrze, bardzo mądrze. Tak, Werko się pokazała, no niestety. Nie chciałem ryzykować, dokładnie, bardzo mądrze. Chcę po prostu dopamić tego Midasa i słusznie. Tak, też tak myślę. Odyn dostał. Odyn, co ja mówię. Tutaj. Hacker, Tower, Tower zaraz zostanie spuszowany. No, ewidentnie. Ten budynek. Ale nie broni się dobrze, nie broni. Jako zamianę Radian chcą też spuszować top towera. Tak, swoją drogą Lens już jest dorzucony na linię. Patrzę, że są jeszcze jakieś ważne temy. Badu nie ma nic. Już prawie ma Aghanima w WR-ka, brakuje jeszcze 400 głowy. No, powiem ci, że jakby Dire chcieli, to mogliby tego towera jeszcze obronić wcześniej, jakby się stepowali od razu. O proszę, Odyn szuka, znowu szuka, jest i Tuskan. Tuskan, o proszę, jest, złapał pod towerek. Może tepuje fajnie, że typuje WR-ka. WR-ka, bardzo... O, zobacz, ładnie kombinował, ale no, to nie a będzie jakie ładne ulti A. Tak, i Ursa. Ursa, co zrobi Ursa? To nic nie zrobi, no niestety. Nie pykło. To się mówi, ale proszę. Ursa... Edziu czeka, czy wiedzie coś, Uwaga, no, tutaj będzie jeszcze walka, on chyba umrze. Ktoś inny chyba umrze. O, wjechał, minus jeden. Oj, bardzo ładne szakry, zobacz. Przyjechali się po tej ursie, oj. I Edziu też odda chyba swoje życie. No nie powiem, statek teraz jest bardzo ładny. Jeden. Ładny statek, no zobacz, powoli popłynę tę swoją przewagę, gdy się wydaje, zobacz, była odbitka. Zwłaszcza na XP takie rzeczy widać. I zerknijmy na fight tracka. Kolejne 400 golda i 600 expa łącznie po wszystkich zmianach dla statku. I proszę, to mi się podoba, od razu poszli. Dużo zrobili. Tak, wiesz, mają tego Aghanima na WRC i od razu idą tego rusha. Tego za jeden. Tak, i zobacz. Jeden i to z jednym kinem był tylko Abaddon. Mhm. O. Zobacz, to jest super. Pojawiło się Sagwajango na szerokopterze i od razu, idąc za ciosem, dostanie WRK i Jace'a i będą się z tym bić. To mi się bardzo podoba. To jest też bardzo, bardzo ważna rzecz, bo pozbawili Ursę... pozbawili... Przepraszam bardzo, pozbawili Ursę... Aegisa. Sivert minus? Nie. Był troszeczkę jeszcze za daleko Zeus. Chociaż jeżeli to ulti teraz trafi... Aj... Ale nie trafiło. Troszeczkę przestrzelił, powinien tak bardziej do góry to rzucić. Myślę, że po prostu chciał tutaj trafić, a za wolno leciało. Po prostu troszeczkę za wolno opalił. No nic. No niestety nie trafił, mógł. Uważasz, że to miejsce, w którym on rzucał, było specjalnie wymierzone, czy chciał właśnie. Czy nie, chciał po prostu, bo on biegł tak. Bliżej Secret Shopu. On biegł w ten sposób. No chciał go po prostu trafić tutaj, ale on już był tutaj, jak to leciało, więc po prostu je wpuścił, nie? I to więcej było. Ten teory crafting, nie chłopaki. Dobra, idziemy dalej. Tak jest. Też uważam, że w tym miejscu chciał. Postaw na Zeusie, bardzo mi się podoba. Ale Basher skończony na Ursie. Myślę, że teraz zacznie się kolejna runda. No jestem ciekaw, co... Tego wyjdzie. Proszę, smoke. Tutaj, no ale właśnie, Abaddon nie jest najlepszym targetem. Oni go nawet nie zabiją. Znaczy, zabiją na pewno, bo będzie wielkie aparycje, właśnie. Zabiją.
Tylko no to Ale bardzo wolno TPK, będzie. TPki. Oj, oj, oj. Jezeus. Ale Odyn... Odyn już blisko, posiada ulti. No to już odczuwałem tego TPK, zobacz. Ale patrz, patrz na Unaidzia, patrz na Edzia, patrz na Edzia. Aj, czekaj, patrz na Odyna. Oj, Odyn, co ty tam robiłeś? To zagrasz. No Odyn miał first half, jednak udał mnie, głupi jest. O, bardzo ładnie tylko oszardamy, no niestety prawie. Ale tutaj już był Edzio, o. O, Adanin wciągnięty. Troszeczkę się połamał. Mamy do czynienia, powiem oj. Ci, ten Tuskar robi robotę. Aha, prawda, wiadomo. Ursa goni. Statek troszeczkę tego nie widać, ale naprawdę te szardy bardzo dużo robotę robią faktycznie. No, dużo się dzieje w tej grze, powiem ci, dużo kili. O, no, ciekawa jest. Najważniejsze jest to, że jest jeszcze, że jeszcze nie wiadomo, kto tak naprawdę ma przewagę. No, okej, oglądam Ursa. Tu ucieknie. No, to jest zobacz, wszystko gonią. On może zginąć. O, nie mają, mogę raczej dogonić. No wystarczy, zobacz. Ale, o. Oj, oj, oj. Popatrz. Nie powiem, to tak i... mówimy o Tuskule, Odyn na tym botlinerze, to też bardzo ładnie klika. Bardzo ładnie, mógł, bardzo ładnie. Długo muszę go pochwalić, bo kiedyś... Szczerze. Tak, to był Odyn. Kiedyś Odyn mi powiedział, że on nie umie grać botlinerem. Że podejmie wszystko, tylko nie ma tradera. Ewidentnie w końcu się przekonał. No i to mi się jak najbardziej podjął, podoba. Tak, podjął go tradera. No i jest dobrze. Podobał. Nie to co Haker, dwa lata tam bez idzie, progresu. Widzimy jak pada właśnie nam part, ale... No ja tu widzę jak kurczę Zeusa dobrze. No, cała walka się szybko przyniosła. Umarł Zeus, nie ma Ursy. Dopiero teraz wraca. I Odyn na spokojnie wytykuje. Taka szakl, no. No i ładnie dobie zaszło szatę. Znowu, patrz, kolejne szardy bardzo pięknie weszły. Oj, to ulti? Aj, za krótkie. Tak, za krótkie, za krótkie. Ale chyba przeżył, miałem z czegoś lidą. Trzeba bardzo mógłby zginąć. Tak, a bardzo by zginął, miał ulti na podanie. Szkoda. WRK właśnie zakupuje Daggera. Duża, duża mobilność w tej grze. Widzimy, że Lina zbiera na Eula. Ancient ma Midasa. Ale... O, ładny Deward. Ładny Deward teraz. Ładnie znalezione. Właśnie ładnie wardy znalezione. Abaddon Lensa złożył. Właśnie. Szczerze na defensywnym supportach to jest taki mniejszy, że zawsze chodzi o kasrynż. Takim supportingiem chce się pozycjonować jak najbardziej z tyłu, żyć w tym czasie i kontynuować rzucanie swoich, to jest bardzo ważne. Dla nas właśnie bardzo ci to ułatwia. Dlatego ten item jest tak popularny. Jest. No Zeus te swoje ulti. O, teraz się bardzo stał. Ale to jest ulti dalej tylko drugiego poziomu. Bez... Zrobiło tak, ulti. bez Sceptera. Zobacz, ma ten killer się do full wyleczy. A Bad Rider... Za farmi nam... BKB. No BKB, powiem ci, dużo, dużo daje w tej grze. Przede wszystkim od Zeusa i od Ancienta. Mamy sobie BKB, jeżeli już ma swoje BKB, to jest dziesiątka. Czy na Jiro teraz nie widziałbyś na przykład bardziej jakiegoś jednak... O, czekaj, podjęcie na midzie, Ursa raz się odpalił, ale no chyba i tak płynie, ambitnie. Ciągnięty Ursa. No właśnie, zajmę sobie Rufkojat, oj, przestrzelił troszeczkę ten stół. Rufkojat przestrzelił. Ale bardzo ładny szakrę dwie osoby, dokładnie. No i oj, bierze. Piękny forstop, zobacz na uphilla, zapewnił mu to przywód. Bardzo ładny, bardzo ładny.
I 2 za 1. Oj tak, Dalej po jest tej z korzyścią inicjacji... z korzyścią za Dyer. Po tej inicjacji ze swoim Dyer, tak naprawdę no Life on Skill bardzo ładnie to odbiło. Tak, tak, też tak uważam. Szczególnie, że Ursa nie zdąży tak naprawdę zrobić nic. Tak, to oczywiście... Oj, Popatrz. oj, oj! Co tu się wydarzyło? Ale sam teraz ginie za to. Uj, i Edzio zginie jeszcze. Ewidentnie nie docenili to z tego żyru. Tak, tak. Ale tower teraz jest do zdenowania. No i zdenowany przez Tuska. O, tak jak się spodziewaliśmy. Ktoś go zdenuje. Zobaczymy co będzie dalej. Ja. Pingi idą. Wiem, ale co tu się dzieje. Bardzo mocne te pingi. Bo hacker ewidentnie jest mad. Chłopaki się bardzo wymieniają pingami na co no, jeśli chodzi o Anshenta, to brakuje mu już 700, całe 700, niecałe 600, przepraszam bardzo, do Aghanima. 610. Teraz niecałe 600. No już nie wdawajmy się w taką matematykę. No zaraz Miku miał wieku. No i zobaczymy co będzie dalej. Odyn. Twarz na Odyna. Go dogoni. O, i Odyn pada. Zeus Bloodstone. No, w takiej grze, gdzie jest taka wymiana ciosów, wymiana killi. Nie wiem, ja to wciąż nie szanuję. Moim zdaniem Octalen Core byłby lepszy. Jest Smoke. Jest smog w Naradiant. Jest Roshan z powrotem. Będą go próbowali, czy jednak będą próbowali... O, Mecha na Tusku. Zobaczymy, czy z tego smoka będą coś próbowali zrobić, czy jednak... No zobacz, bardzo prostu... mądrze odsłonili dwa kory, niech ten smok nie będzie tylko oczywisty. Tak, w tym czasie zobacz, zachodzą. No, czy właśnie było? Nie było ulti Zeusa. Ale znaleźli ten. No, szczerze mówiąc nie było warte smoke, ale dobre i to. Ale lepszy kill niż brak killa. Pewnie. Chcesz mu grać wykawa? O, proszę, ulti zonujące tak zwane rzucone. Zonujące. Teraz pytanie, czy będą walczyć o tego towera, czy nie? Nie, trading się nie opłaca aż tak poświęcać. Lepiej. Popatrz, WR-ka sprawdziła, widzi, że Roshan jest. I Dyer się przesuwają na Roshana. Ale zobacz, to wszystko było wyspodobane, chyba, że z Wolda mi się wydaje. Nie, drużyna Radiant nie ma wizji. Naruszenie. A faktycznie to jest Dyer Observer. Powiem ci, jest dużym błędem, jeśli posiadasz Ursę w swoim teamie. Ładnie. Już po raz drugi zabrali. O, tak, dopiero teraz. Tak, pamiętam, że oni mają Workę. Workę też sobie świetnie radzi na Rosza. No i właśnie, to że oddaje... Dobrze, no ale jeśli masz Ursę, to na pewno myślisz o tym, żeby ten Roshan był jednak twój. Naprawdę. Ładny szak, ping poszedł. Bardzo ładnie, ale teraz muszą być pewni, że jest tutaj ten wart. No i tak, nie ma Tuska, ma buybacka. No już go nie ma, kupił wardy. Brakuje mu... Golda jednak do tego... Gdzie ulti? Do ulti już może boleć, tutaj jest ulti z Aghanimem.
Zobaczymy, co zrobi Lajcik. Lajcik czeka w tym momencie na BKB. Musi to chce dofarmić BKB. O. A chłopaki zdaje, puszują. Pytanie tylko, czy będą, czy się odważą na pusza high groundu, czy jednak jeszcze nie. Może być naprawdę ciężko. Proszę, że Kolejne coś takiego się dzieje. dobre ulti Ancienta. WR-ka padnie. Nie sądzę, jeszcze ma. Nie, to tarcze robi robotę, no ale... Abaddon pilnuje, żeby tak się nie stało. Panie. Ale gdyby nie te tarcze, to powiem ci, było blisko. Nie, tarcze no by... No właśnie, to znaczy, Na dobra, bocie jest. Jest Odyn i Odyn. Nie. Pada. Ale już Ale dobrze zrobiłem. zabrał ze sobą Ancient Apparition. Teraz Ancient ma nieużytego Midasa. To jest 50 sekund, jednak stracone. Nie, jak zepniemy na rekapy, to ewidentnie Ale wiesz co ci skorzystam powiem? na razie. Tylko opcja z Butterflyem. Teraz nie widzę zbytnio, co będzie w stanie mu przeszkodzić. Ursa musi teraz... No już ci powiem co, BKB na cooldownie i zdejmą go. No tak. Ale jednak, wiesz, dobre pozycjonowanie. BKB ma dalej 9 sekund. Prawda. Windrunnerka również idzie w BKB. No zobaczymy, co się będzie działo. Gra się trochę spokoiła. Jeden i drugi team przeszli do bardziej do strefy farmienia. Będzie Vladimir na ładowanie dło. Tak, Abaddon blisko Vladimira. Zeus bocy. Dire przejęli dżunglę Radiant. No generalnie mają więcej miejsca do farmienia. Jak to wygląda, jeśli chodzi o... Ja się dziwię, że oni jeszcze gama nie mają. Tak, przy takiej przewadze, dokładnie. Taka przewaga, próbuję zamykać A powiem tę ci, mapę, że... tego gama, to udawać po prostu. Mów. No ja chciałem tylko powiedzieć, że Jiro jeszcze ani razu nie umarł. Nie wiem, czy masz otwartego Nedwarfa, ale... No, widzę. Prawie przewaga jest... tyle co Ursa, nie? Tak, przewaga jest naprawdę duża. Teraz... Muszą go skajtować trochę, jak będzie miał BKB włączone i potem jakoś potem go jednak z planami ściągnąć, bo przy Butterfly'u to Ursa na pewno sobie z nim, znaczy nie na pewno, poradziłby sobie może z fartem, no ale jednak masz duży evasion 35%. Czyli co trzecie uderzenie średnio. No i zobaczymy. Widać, że idą na high ground. Tower szybko schodzi. Już zobaczył te niuki bolą tego Jupitera. I jego już nie ma. UTA. Kolejne bardzo ładne szardy. No, udało im się tylko wygonić Dyer. Tower padł. Mają odsłonięte reaksy. No, wydaje mi się, że to był błąd. To znaczy, gdy tutaj był ten Żyro, czy on zobaczył, tak ekstremnie wchodził za ten tower, nie? No, dostał tylko Bolt, to załóż nie miał HP, nie? Wyobraź sobie, co było, gdyby tam poszedł Vortex Bolt Ulti. Zanim poszedł BKB. Dokładnie, on by się rozpoznał, tak. Zanim poszedł BKB. Tylko musiała być to decyzja, wiesz,
Decyzja zdecydowana. Nawet jeżeli by poszło BKB, no to wyfrasowałby BKB. Za kulę ulti na Zeusie, czemu nie? Nie to podjął. Cooldown jest... ile? 10 sekund. Tak, ale to jest ważne, żeby mieli jak największe cooldown na BKB, więc... Tak, no bo obecnie Jiro dalej ma 9 sekund na BKB. No to jest bardzo dużo i ta, każda sekunda jednak robi różnicę. Bardzo mi się podoba ten nowy Zeus jednak. Ten jego model. No, nie wygląda. Fajnie jest zrobiony. Szczególnie jak rzuci Lightning Bolta. Pozostają w ziemi te ślady. Może być akurat dzięki temu. Jestem pewien, czy to jest zasługa Immortala, czy... Ja też właśnie nie wiem, czy to jest Immortal, czy to jest... O proszę, Skadi. Eye of Skadi. Jak najbardziej do kajtowania tych chorów. Dodatkowo daje mu dużo HP, dużo armora. Bardzo dobry item. Dużo statsów, staty zawsze dobrze, dobre. No zobaczymy. Tak, Ursa jest zły. Ale popatrz, nie jest w stanie go... Trzyma to BKB, bardzo mądrze. Żadne reakcje jeszcze nie zostały zbite, więc gra jest cały czas otwarta. Prawda? Aha, Radiant w końcu puszują drugiego towera w tej grze. Tak, dobrze. To, no to tylko pokazuje, że jeśli sami zaczną w końcu puszować towery, to ta gra może się trochę odwrócić. Jeżeli wzięli to wszystko towary, tak naprawdę nie wstali, co masz tak do tyłu. To wszystko jest zamrożony gold, zobacz, trzeba dodać się, jak się tam pojawiły, Lina ma Scepter, Wladimir na Badonie, PKB na Windage i tak dalej, ale... Patrz, Slardar ma ponad 3000 teraz. Jak myślisz, co będzie jego następnym itemem? AC? Myślałem, powinien robić AC, a może sam powinien pójść w BKB? Nie wiem, czy nie dziwię, że to będzie tak powinien. Nie wiem, on naprawdę ma tutaj dużo do wyboru. Mówiłeś o Gemie i Gem jest na Tusku się pojawił. Właśnie, ale to... Znaczy, na też rozumiem dlaczego, też powinien być kurczę na dynie. Już dawno. Powiem mu się, że nie wiedział, jak to stoi. W sytuacji, kiedy masz taką przewagę, to... A Dyer, aktualnie... Blokowani. O. No, proszę, poszło. Łany od Jiro. Aż nawet gorzej nie zmyślił, że wytrzymał tutaj tego BK-a. Masakra. Ursa padł. No tak naprawdę Karda też miał już przybliżać do porażki, więc on nie może tak. No smok. Smok bardzo udany. To musi być buyback albo to będzie linia. Smok bardzo, bardzo udany. Tylko że to przeciwnika. Tak, no generalnie jeśli zabijesz kary przeciwnika i dodatkowe jeszcze jest to dla ciebie dobre. Tu jak dobrze pójdzie, to będą nawet dwie linie. Bo WR-ka solo pcha. Oj, to BKB. Nie wiem, czy się było duma. O, blink. Zgoń się. Dawaj, uwaga. Aj, nie strzela. Aj, nie. Ale drady. Ajajaj. To jest big z drugiej strony. Też się pojawił Odin. Nie, tu już nic tego nie będzie. Tu jeni się wycofają. No chyba, że Odin przesadzi. Źle już sobie, szkoda. Zobacz, kiedy on Firefly już mu się kończy. Ajajaj. Paryc na trochę umiera. Jednak umiera. Derony poczekał. No powiem ci, że Ancient Apparition dla Batridera. Dobra wymiana dla Radiant. Dobra.
Ale do gemu pal, co to jest gema podnieść? Właśnie, kto ma gema teraz? No, Tusk! Teraz patrz, kolejny tower. Zobaczmy, zobaczmy. Lina ze Scepterem, to jednak już jest potężna broń. Wladimir na pewno nieskończony. Ursa dokupił Demon Edge'a. Bądź na tym kabem. Idzie w kierunku MKB. Jest mu to potrzebne, zdecydowanie. Edzio chce kupić BKB. Jakby chciał bardzo, to już ma na to pieniądze. On musi trzymać tylko BKB. Tak, tak, zdecydowanie. A Dyer idzie w... Proszę. Proszę kolejnego, chociaż teraz zostało to wyskautowane. Tak, no właśnie, pytanie czy... Ale czy mogą to podjąć? Czy mogą w ogóle podjąć walkę o Roszo? Taką bezpiecznie się ustawiono, wróci się? Nie ma już ulti AA. Dopiero za 10 sekund. A więc w międzyczasie już zdążą to zrobić. Tak, nie powinni natychmiastowo wchodzić, jeżeli chce się. Chociaż. Leci ulti, a ma ulti już, leci. Kto weźmie Rosza, to też jest pytanie. Rosz na dobicie! Rosz, zobacz, Radiant to wzięło! Rosz zabity. Smash. Tak, ale tu zobacz, jest jeszcze. Guerga to chyba przypłaci życiem. Nie ma gema. No i proszę. Proszę. 3 za 2 wymiana. Supporty i offlane za Mida i Tuska plus Roshan. W Roszpicie został gem. Tak. Pytanie, kto się strzai, że tak jest. Polska Dota charakteryzuje się tym, że jeżeli item nie daje ci damage'u, to jest słaby. Więc taki gem, no... Nie wiem. 900 golda, zajmuje slota, w sumie nic kurwa nie daje. Nie rozumiem. Ale patrz, leci po niego już kurier. Właśnie, ale... gem to jest dobry item dla kuriera, tylko że na kurierze nie działa. Ale czy w międzyczasie... W międzyczasie... WR-ka zgarnęła tego gema. Ale jest. Masz, a kurier szuka, no. Nie, teraz zastanawiam się, jak wrócić. Oj, skotowała. Aj, zobacz. Oj, padł. Jednak rudzielec na WRC to już eliminat. Ale w międzyczasie tak. Zeus zakupił Mystic Staffa. Ursa skończył Monkey King Bar. Tak, to teraz będzie Octarian Core na Zeusie. Więc... Lardar skończył BKB. Padł Ensie na Paryżyn. O, jeżeli zabija to z tego Żyro. Zobacz, Żyro minus to jest 1200 dla Zeusa. Ale padł i Ursa. Znaczy, nie. Oj. Nie Ursa. Żyro buyback. Żyro buyback. Przepraszam bardzo, patrz Lardar. Jeżeli jeszcze raz zabiją tego Żyro. To będzie dieback. Jezus Maria, no to będzie dieback, zobacz, Ursa jest wściekły, goni go. Aj, chyba go nie zabił. Ale zdecyduje się na coś innego. On tu walczy sam na 4. Ajajaj, szkoda. Nie ma buybacka, nie ma buybacka. No ale zobacz, Ursa nie ma obecnie buybacka. Niesamowite, zobacz, to jest wciąż, nie wiem, ten recap coś chyba źle działa, bo wciąż pokazuje, że to jest na plus dla Radiant. Na wymiana 4 za 2 plus buyback. 2 plus buyback za 4? No przewagę niby faktycznie zmalała, ale no właśnie, teraz przewagę taką pozycyjną teraz ma daje. Patrz, tu muszą pójść buybacki, chociaż nie opłaca się tych buybacków używać. Przede wszystkim Ursa nie ma buybacka. Nie, mówię, nie mówię o Ursie. Tylko mówię, że nie opłaca się używać w ogóle. Tak, ta linia. No to będzie linia, koniec. To będzie kolejna linia. Więc już tutaj próbują chłopaki, ale no, nie mają jeszcze ulti Zeusem, to się może skończyć. One się pojawił. No nie obronią tego. Nie obronią tego. Popatrz, jeszcze wyciągnie. Edzie jeszcze Odin wyciągnął Edzia. No, lina minus. Chociaż? No ten Abaddon, zobacz. Ten Abaddon. Tak na niego narzekałeś. O, to ulti. Czy nie, ja na niego nie narzekałem. Mówiłem, że wystąpił większy impact w Wild Game. Aj, przypalił mu to.
Niestety przypłaci życiem. Ale dobrze, że uratował tę Linę, ona już jest bardzo dużo Linę, Linę warta. bardzo nie uratował, patrz. Lina w tym Warta w momencie, każdym razie. zobacz, jest takim już drugim korem, ona ma przecież tyle co WR-ka. Oktarin, Aganim, Tak. W tym momencie tak Teul. naprawdę nie możemy jej traktować jak supporta, ona się stała takim czwartym korem. I to jest właśnie taka bardzo duża przewaga teraz dla drużyny, wydaje. Lensy, a idzie w Oktarina teraz, podejrzewam. Tak, nie dziwię się, jeżeli to jest Oktarina. No, powiem ci, coraz ciekawiej w tej grze. Sam Ale jestem wiesz, ciekaw, co to będzie. To jest dalej jedna walka wygrana przez Tak. Radiant, tak. Ja szczerze mówiąc, najmniejszym robił heksy, zobaczymy, co to będzie. W Właśnie sensie, na widzisz, pewno jest pojem tekst. Whistlera, nie? Ale... to może, no, Blast na oboce, to na pewno, nie? Tylko zobaczymy, co konkretnie. Właśnie, Heks ciekawostka, zrobiony już pojawił się... na... Właśnie, heks na aparycji. A, to jest... Heks razem ze Scepterem. A, no, ten a już posiada pewne... Właśnie, on jest na poziomie Udyna, to bardzo dużo ma. Znaczy on ma 167 CS, -a. On ma 136, gdzie on się tak nafarmił, Jezu. Las, Minus, las. no. Dokładnie, cały czas leci, no. Jest cel. Poważne WR-kę. Krystalis. Właśnie, ta WR-ka, ale ta WR-ka ma zdecydowanie za mało, zobacz. Tak, WR-ka ona jest... Jedna. Piąta w Nedworfie. Czeknijmy na Deronka. Kolejna Ten gracz pauza. Ma do zaoperowania. Czy to będzie rapier, czy jakieś plus MKB? Rapier Rapier? plus O MKB. kurde. No. Czy rapier to byłoby coś pewnie. To byłoby naprawdę coś. Dobra, mamy pauzę. Zerknę sobie na Facebooka, co się dzieje. Polecam bardzo tych graczy. Ajajaj. No dobra. Zerknijmy może szybko na graf. 10 tysięcy przewagi. Jest 37 minuta, te 10 tysięcy napadów, aż tyle wrażenia teraz nie robi. Aż tyle nie robią, teraz mówię, to jest tak naprawdę jedna dobra walka. Czyli no właśnie, te dwójki jeszcze stoją, może niekoniecznie jedna walka, raczej dwie, bo one jeszcze muszą upaść. Chyba, że daje być napady po mało, czekaj, zerknijmy się na buybacki. Zobacz, przez 3 ponad minuty ten Gyro nie ma buybacka, ten Gyro zobacz. To jest tak, no to byłoby 26 coś jak tysięcy, pan. No. Gdyby się pozbyli tego Gyro, to oni by mogli wziąć nawet linię. On jest bez no, buybacka. Szczególnie, że jest bez buybacka. To no właśnie, ale jak chcesz zabić tego Gyro przede wszystkim, to jest pytanie, nie? I Monet. Teraz co, myślisz, że to będzie... To będzie rapier? Nie, to, myślę, że... Czy to będzie mi się wydaje, że on dorzuci MKBa, bo nie ma za bardzo czym pracować tak, a to jest smutne. Tak, też myślę, że to. Osobiście też myślę, że to będzie Monkey King Bar. Ale rapier, bo byłoby ciekawie. Byłoby ciekawie. Zobaczymy. Tyle to dopiero byłoby, jeśli Giro padnie. Comeback is real. Nie wiem, ja tu próbuję kibicować. Oj, nie wiem czy powinieneś pisać takie rzeczy. Właśnie też nie wiem czy powinienem. Ale bardzo bym chciał to zobaczyć. Ojojojojoj. Oj, to nie było łane z twojej strony. No, jestem zły. No ale dobra. Już nic nie poradzisz na to, że to stało. Więc ja wciąż jedziemy. Liczę, że to będzie rapier. Teraz może tym bardziej. Na przekór, co? Aha. No to było tak zawsze, podwójny blef, nie? Quality Booster już jest na linie, razem z Point Boosterem. Odin, Cloak. Ciekawe. I że będzie... Odin, no idzie w pipa, podejrzewam. Pipe bardzo by się przydał. Teraz. Pół multi A. Trochę ich cofnie. Poza tym A też dobrze wiesz, farmi swoim ulti na creepy. Robi ja swoje, robi się swoje. Farmi. No a chłopaki chcą spuszczać bota.
Wbrew pozorom dopiero wpadły tylko jedne reakcje tak naprawdę. Tylko połowa. Tak, no ma na myśli jedne mele. Mhm. Nic się wydaje. Zeus odpycha linię. A proszę, no, to kryt będzie. Chłopaki muszą wracać, muszą wracać. To będzie kryt na rzeczokopterze. Bardziej mnie. O proszę, jednak. Ale bez klików, patrz. Z kłotem. O, patrz. Patrz, właśnie, zawolone te backupy, proszę, jak się rozpłynęli teraz. I razem musimy się cofnąć. No ale wzięli Megasy, zobacz, chyba jak na razie tylko Abaddon. Odyn jeszcze. Abaddon i... Abaddon i Odyn. Co się dzieje z Żyro? Żyro przeżył. Popatrz, popatrz. Ale... Igen, na recapa. Prawie 4000 przewagi wyrobione i 5000 expa. Jest różnica. 4, no tak, ale wzięli mega. Znaczy mega jest. Ale wzięli melasy. No i teraz jedne reakcje na bocie ściągnięte, jedne reakcje na topie ściągnięte. Właśnie te sideliny nieustannie się puszują, już powoli robi się nieciekawie. No chłopaki mogą spróbować się ściągnąć tego teraz towera na midzie. W expie ta przewaga jest już prawie na zero. Ale tak naprawdę wiesz, w momencie gdy już te wszystkie krosy mają 16 tak dalej, to na expa nie ma znaczenia. Tak. Ten gold się tak jakoś utrzymuje na tym 10 tysięcy. No właśnie, teraz te reakcje z czym bardzo bolą. Szczególnie, że Jiro ma już 25 poziom, to więcej expa zrobić nie może przecież. Zabije? Ale patrz, nie złapałem. O, ten kill by bolał. Jest, patrz, Jiro padł. Nie ma buybacka, nie ma buybacka. No, teraz jest bardzo smutny. Jiro nie ma buybacka. Ale ładnie, zobacz z kolei odnosi. Ale Ursa jest ściągany. Tak, po tej 4, tylko właśnie zobacz, on wyjął WR-kę. Jeszcze chyba zabije Odyna. Zabije. Nie, nie dam rady. Ale ma buybacka sam sobie, a... Jiro nie ma i dodatkowo jeszcze ma karę za... poprzedniego buybacka. Przyjrzy się pikowi drużyny Radian. W sumie dopiero teraz na podkładę, nie wiem czemu. I zobaczysz, że my sobie mamy czym puszować, zobacz. Mają takiego midka, który w ogóle nie klika tych towerków. Supporty też nie klikają, Slada też nie klika. Generalnie muszą mieć na to, że wygrają w teamfighta i będą w stanie spuszować. Właśnie, nie bardzo powoli puszują, bo porównaj sobie jak puszuje Dire. Mają, nawet Żyro przyjmując mocno. No nie, no przede wszystkim mają WR-kę i sama tak, WR-ka w sobie sama jest w stanie bardzo dobrze puszować. Wiesz, Zeus 11 charge na Bloodstone, nie? Oj, pięknie Zeus zobaczył tym stanem i to jest przekaz Zygen. Przeoczyłem tego killa. Nie wiem. Ale czy Gen został zgarnięty? Tak, nie, jest na Abaddonie. Roshan jest z powrotem. To będzie kolejny Roshan, który zostanie zabity przez Dyer i zgarnięty. Czas mają na to bardzo dobry, powinni teraz spróbować. Nie ma wardów, właściwie o czym nie wiedzą. O, i kolejny disconnect. Nie wiem, ja może jakąś muzykę puszczę. Ten mecz się znowu robi nudny. Nie, wrócił. Co to puścić? Co to puścić? Wiesz, jest Roshan. Robi WRK razem z Odynem. No i załóż, ta WRK jeszcze przecież ma slot, ale myślę, że ci spójrzy dla Odyna. WRK przejmie Jisa. Tak, no zrzuci TPK, weźmie... Chociaż wiesz co? Ja bym szczerze zwolał, żeby tu Lina dostała Jis w tym etapie. Ale to wiesz, ser możesz wziąć i tak dać komuś przełożyć. No tak, ale to... Bum. Zobaczymy właśnie. Patrz! Radiant zabili... Wow. Jak oni to zrobili? Co się wydarzyło? Ulti AA, ulti... Zeusa. Czy ulti Zeusa nic nie zrobiło? To raczej ulti AA dobiła. Wow. Ulti AA zabiła, ulti Zeusa wiesz... Ja i w ogóle.
Refresher Zeus. To będzie... To będzie coś. To będzie siła. Teraz wyobraź sobie, że... podaję już BKB, gdzie WRK ma 6 sekund BKB, 5 sekund BKB na Giro. No zobacz, jeśli Odyn... będą mieli to podwójną ulti, to może bardzo zabawić. 5 sekund BKB na Odynie. No. Właśnie, winie ubijamy. Szczególnie, że za 5 sekund już jest ma normalne ulti. Zeus. User joined your channel. Powiem ci, że wygląda to coraz ciekawiej. Smoke. Będą próbowali ich obejść od tyłu. Patrz, WRK. Jest minus. I zjedzą ją po raz drugi. A nie? No właśnie, czy to jest mała odpowiedź do tego Giro? O, teraz ładnie to skuczyli, teraz zagranajcik. Aj. Jest Giro, zszedł Giro. Giro zszedł, dokładnie. Tylko co tu się jeszcze wydarzy? Proszę, kto umrze, kto przeżyje? To jest pytanie. No jedzie ładnie, żukuje ładnie. Będzie ucieknie? Wciąż jest ten Zeus, to obija, no. No, ten heksik, no. Proszę, Edzie się odbiło do dyna. A patrz, na bocie puszują creepy. Tak, no wiesz, Rangeraksy padły. Te Rangeraksy są zupełnie prędzej szybko nie padły. No i właśnie znowu, zobacz, nie ma komu puszować w Radiant. Już kolejny raz, zobacz, mają bardzo dobry teamfight, zobacz. Bardzo dużo z tego ciągnęli, ale co z tego, jak nie mają czym puszować? To jest naprawdę bardzo duży problem. No Zeus nie jest zdecydowanie do puszowania. Nikt tu nic nie jest w stanie puszować, nie wiem. A tak samo. Patrz, ogromny wave się zbliża na topie. Ale outpush mający okien dobry. No outpush tak, ja myślę, że oni muszą... Ale te raksy padną, patrz, padną raksy. Oni muszą znaleźć jakiś sposób na puszowanie, inaczej ta gra się bardzo szybko zakończy. Jest coraz gorzej. A Bóg? Bóg Nekro? Zobacz, ta przewaga już nawet się zniwelowała, to już jest 3000. Ekspinat mają przewagę, tylko no właśnie mówię, co z tego, skoro nie mają jak... Ale linie są puszowane. Linie są puszowane. Tak, i nie mają jak wyjść do bazy przeciwnika, to jest naprawdę bardzo smutne. Muszą zdecydowanie wygrać teamfight. Jakieś gemy się walają, co tutaj się dzieje, kurczę. Muszą zdecydowanie wygrać teamfight i... Zerknę jeszcze raz może na itemy tutaj, co tu się ciekawego pojawiło. No o tym, że dokłada te pipe mają prawie skończoną, no to na pewno jest jakiś item, który pomoże jego drużynie. Poproszę, jakby się na WRK, oj, wyzerowano dokładnie. Ursa potrzebuje teraz... Trzeba pytanie, czy WRK ma buybacka? Tak, ma buybacka. No i właśnie, idą midem, wyforsują tylko buybacka. To jest jak najbardziej poprawne rozwiązanie. Ursa potrzebuje teraz kupić jeszcze Abyssal Blade. O, zobacz, ten dron chyba chce się rzucić na tego Zeusa. Zobacz, poszedł stun. Bo oni go teraz flutter odpalony, tylko no właśnie, on jest mocno bijany. Zobacz, zrezygnował w końcu. Zeus ma jeszcze miejsce, bo może sprzedać Forstaffa. Czy on musi mieć tego Forstaffa, przecież z tego jak miałeś się czegoś pozbywać, to ja bym się podał tego Bastona. Ale patrz, widzisz, że mid się... Właśnie, bo problem z Zeusem jest taki, że on bardzo potrzebuje takiego, no dobra, minąłem tutaj. On bardzo potrzebuje... Udobre ulti AA. To on ma wciąż refresher, to zaraz pójdzie drugi ulti Zeusa. Teraz skończył się te backupy, teraz jak pójdzie ulti Zeusa... O... To może... Aj, chyba trzymaj. No to już będzie chyba za mało. Oj, jest to już... Tak, każdy ma buybacka. Ma lekko. 6k na Zeusie prawie. Ursie brakuje Abyssal Blade'a jednak. Puszcz jakąś epicką muzykę, jak wchodzą tym midem.
Zobaczymy. Co? Myślę, że Zeus jest w stanie 6 tysiącami. Obserwujemy, wchodzą inny, finalna walka. Marsz imperialny w tle. Anakin Skywalker zrezygnował. No niestety, Anakin nie podołał. Żadnego marsz imperialny. Nie. Zobacz, no to przecież jest naprawdę zniwelowana, kurczę. Zeus ma tyle, co ma... Żyro. Właśnie, bo ten Zeus, tak naprawdę ten Zeus... Skacze, teraz skacze. Robi, no właśnie, skacze. Boom. Co wyłącza, biją się dalej, no i... Czy mają odpowiedź, czy mają czym dorobić? Skoń tu spupad poszedł, buyback, oj, czy Svetl padnie teraz? Lina umrze, tak, Svetl padnie, umrze też Lina. Ripy po raz kolejny wchodzą do bazy, Żyro. Nie ma buybacków. I co, myślisz, że będzie final push? Idą, tu próbują? Zobaczymy. Ale tak, może rację, no długo zajmuje im spuszczanie każdej takiej linii. No nie, oni nawet ACK zobaczysz, czy nie mają. Czy kukłowie do tych speeda, to jest naprawdę bardzo no, smutne. No, AC zdecydowanie na Stardarze bardzo, bardzo by się przydał item. AC, Vladimir, cokolwiek, tutaj nie ma nic do pusza. Teraz zobacz, dopiero właśnie taparycznie się zorientował, on powoli robi nekro. To jest moim zdaniem no, za późno. Czyli tak jak mówiłem, nekro na Ancientie, nekro na... Tak, no na Tusku nekro jednak jest potrzebne. Kolejny ten odśród konia. Regalacie, kto się bije, załóż, palił, wykawał, z bija takich wszystkich. Pojawił się Zeus. Zeus dwa razy ulti, no niestety niewystarczająco. No i padnie. Po prostu, no zdenajował się chociaż tyle. Właśnie, zobacz, zerknijmy na buyback status. Muszę... Kto ma buybacka w drużynie Radiant? Nie Radiant, ma Zeus. No i ma Zeus i ma Slardar. Dobrze, nie zaś trzeba Slardar się wykupić. Ursa... Zaraz, znowu wyjście. Ursa ma kasę, ale nie ma czasu. 4 minuty. Jedynym buybackiem w Dire jest Juro. A się chyba wchodzę. Roshan jednak ma. Teraz ma długi spawning time. Czekam na rapierę. Jest ten nekro. Cze? Rapier! Nie, muszę, no po prostu. No niestety. No niestety. Rapiera nie było. Ale runda druga, podejście numer drugie pod spuszczowaniem mida. Jeszcze później mi się uda. Będzie musiał użyć buybacka Slardar prawdopodobnie. Ja bym zrobił tak, baitujemy glifa, po chwili wchodzą, po prostu backupy i lecimy w tower. No albo i tak, backupy, po prostu biegam, zeruję Zeusa. No i Zeus chodzi, musi iść buyback Zeusa. Tak, no i to chyba tyle spuszczę sobie. Ej. Popatrz, dalej, boją się wchodzić tego highgrounda. Boję. Spać, nie. Dalej jest ciężko. Co tu się dzieje jeszcze? Zaczyna fantazję. No, Ursa posiada obecnie 4000. Ja myślę, że on cały czas, że on bardzo chce kupić sobie obecnie Abyssoblade'a, bo widać, że brakuje mu też trochę do... Na pewno biłby wtedy bardzo mocno. Skatujący ulti, dobra. Ja może będę trzymał na buybacku. To jest chyba najbardziej interesujące. Ja tu się w sumie nie liczę. No i popatrz, że patrz, się patrz, tego patrz. Dronka wyjąć właśnie. Dobry forstaw, bardzo dobry forstaw. Tak. Ale jednak padł. I on już ma buybacka. Ma buybacka, tak. Znaczy, Odin padł. Tak, i zabrał buybackowi, ale właśnie Odin jest bez buybacka. Odin jest bez buybacka. Z Petru. Ale wody chyba nie było w środku. Było. Popatrz. Nie tutaj. Chyba, że taki mały wywód dla dziewczyny. Czekaj, dodaję ci, prawda. Pipi puszują. O, i Ursa już kupił. O, tak masz. Ursa już kupił. Abyssoblade'a. Czekaj chwilkę, niech mi się tam troszeczkę gryzie. Właśnie, pojawił się kolejny termin, ja może odpalę. Podgląd, proszę.
Właśnie tak naprawdę ten Abyssal był bardzo ważnym itemem. Ja się dziwię, że on tak późno się dopiero pojawił na tej ursie. Alina z Bloodstone'em. Nie podoba mi się, że tutaj użył tego Abyssala. Mogę zatrzymać na żywo, jakby mi się dało żywo wyjąć, to byłoby super. Ale popatrz. Czterech nie żyje. Dobra. No to mają jest ten moment. To, to jest ten moment. Zobaczymy. Czy uda im się sforsować upheal w końcu? Dyer mają glyf. Mają glyf o fortification jeszcze. No i szukają tego Żyro, zobacz, prawie go znaleźli. Żyro po no. Wybiegu, no. No jak im się uda spuszczać tą linię, to będzie. Patrz, popatrz. Robi się ciekawie, naprawdę ciekawie. Gra już trwa 63 minuty. No, to jest rapier jak nic, ale Dronek jeszcze się zbranie. Teraz tak. Dwie linie spuszowane za jedną spuszowaną, każda inna. Dwa smoki poszły. Jest i Roshan. To za co? Morbid Mask jak bardziej. O, ten ser mógł jednak zdenować. O, więc tutaj proszę podniesiony został Stardan. Przytomnie backup odpalił. A niestety. Ale nie. Tak, Scepter na linie. Lasso, który przychodzi. Tak, to jest też ten problem. Ale ma 80 sekund, ma buybacka. Nie właśnie. Teraz to Dyer naciera. Smoke. Nekro drugie na A. Ale Abaddon z Aghanimem. Zobaczmy. Stancz na... Audi. O. Ja myślę, że on chce zrobić halabardę. To byłaby bardzo dobrym itemem przeciwko Jiro. Jakim? W Tusku. No. Już mam bardzo krótkie BKB, to jest minteczka, schodzi z cooldownu. Dokładnie. Nie ma żadnej manty. Właśnie, ja szczerze mówiąc, na jego miejscu bym złożył taką halabardę. Bym rzucił sobie mantę zamiast tego samego. Jiro, możesz przydać sarzeniasze. No bo zobacz, jeśli bym zrobił taką mantę, to bym mógł taką badę wyłączyć sobie. Bo halabardę to byłoby okej. Tak, może zrobić, może zamiast sarzeniaszy wziąć halabardę, przepraszam bardzo, wziąć mantę. Nie wiem, czy to nie byłoby lepsze nawet do tego pusha, którego oni cały czas chcą zrobić. Jednak. A jeśli mam być szczery, tak, WRK od... No... Nie wiem, czy nie od 20 minut przypadkiem nie ruszyła z żadnym itemem. Cały czas siedzi na tym krystalisie. Nie jest w stanie ruszyć do przodu. Madrider obecnie już w pipie. No. Rotujące ulti. I zobaczmy. Wszyscy grają bardzo bezpiecznie. Ja wiedzą, że w tym momencie najmniejsze potknięcie to oznacza już prawdopodobnie spuszowane reakcje kolejne. Nawet grę. Gierka strasznie lubi. Ursa już tylko farmi dalej. Zobacz, na to Baden zrobił Ganima. Tak, to już o tym wspominałem. W końcu mamy AC. W końcu mamy AC na Stardarze. Udało się, no Stardar 13, nie jest to Dream Performance.
No ale trzeba powiedzieć, że, no, że w końcu to ma 35 tysięcy net worth'a na Giro. Drugi w kolejności jest jednak jest Zeus, 34 tysiące prawie. Sobie zerknę. No, Zeus bogaty. Heksa dołożył. Jakiś... Kolejny nie jest lajcik. I uwaga, Ancient Apparition na miejscu czwartym. Mm-hmm. Edward. Tego nie już linę. Ten Midas, no, ten Midas działa, kurde. Midas Game. Czy jest akcja na miejscu, zobacz, żyro wyłączone, on nie ma buybacka, tak mi się wydaje. Usa, patrz na ulti AA. Boom. O. Popatrz. Popatrz. Tak, żyro nie ma buybacka jeszcze przez 30 sekund. Jest to Necro 3, tylko że niestety jest nie mamy Necro 3, traveli. No. Że niestety nie ma traveli na aparycji. Necro 3 jest takim troszeczkę nowym faktorem. Dobra. 10 sekund, o proszę, te szakle. Te szakle. Z 10 sekund, oj, ma chyba będzie wyjęty, no właśnie. Ma buybacka. Zdąży rzucić. Ale jest Aegis. Się wydarzy, no. Ursa bardzo mocno oj, bije. Oj. Zginę. Ale jednak, ginął. Ale buybacki mają. Jeden, drugi, trzeci. O, to jeszcze będzie trwało. Tu jest jakiś atak na tron już był. Znaczy, w kierunku. Kirfory. Poszły już zaatakowane. Nie, ja patrzę na ten tron i myślę, czemu on nie upadł. Jestem smutny. Myślę, czemu nie upadł. Ja zerknę, że na god per minute. Nie wiem, szału nie mam. No nikim z gierka to zrobić. No to właśnie, co mogą zrobić dalej? Duże do popisu ma jeszcze Tusk. W końcu mamy travel na Ancient. Gdyby miały wcześniej do busów, w tym momencie pojawiłby się tylko 3. Na pewno wzięli w stanie talent, może 2. Niestety, ale niestety nie miał wcześniej na to kasy. Właśnie nie miał wcześniej na to kasy, to jest ten problem. Teraz na szczęście ma. No ale tak to jest, kurczę, jak masz Necro 3 i twój supportik z tej bazie, no to nie jest właściwie playing. Mocno puszują teraz Dire. Ale buybacki są dostępne. Czy nic z tego nie? Ja to będzie następnym itemem liny. Kupiony już jest plate mail. Rapira, please. Bardzo możliwe, że będzie... Są buybacki, są buybacki. Dobrze, że są ci z widzę. Ja myślę, że Lina sama w sobie... Że Lina idzie w AC, bo to naprawdę nie ma kto inny iść w AC. Ale tutaj ginie... Nie, Batrider. Edzio na ostatnich życiach. Abaddon soluje A walczy z Abaddonem. Abaddon typuje, ale popatrz, jest kulka. Oj, co to za kombi. Są szardy. I to chyba jest gra. Abaddon padł. O jest nie, Ursa... Gra. No właśnie, Ursa upadł, Ursa nie ma buybacka. Ursa upadł, nie ma buybacka. Zobacz, statek to wie, poszło buybacka, oni będą szli. Raksy powinny upaść. Dom, czują, w końcu. Czują krew, czują tak, krew. Czują krew, dokładnie. Ładnie dobra zdarzało. Kulka. No, zobaczymy, czy uda mi się utrzymać. 90 sekund bez. 80 sekund bez Ursy, no. No. I bez Tuskara. Zeus nie ma ulti, też ma refreshera. No, za 5 sekund będzie miał ulti. Teraz uderzył jeżeli... ulti refresherem. Nie zabije. O, jeżeli to ulti wytrafiło. Nie, trafiło. Oj, na Eulogu Sivert. No, smutek. Oj. Ale proszę, WR-ka wyjęta. Jeśli mam być szczery, Pipe uratował przed chwilą draw. Bardzo buybacki to jest to. Jest ważne, wchodzi draw na rakszy, wchodzi na rakszy i są mega. Yes, są mega creepy. I wycofuję się. Spokojnie, spokojnie, bo tutaj nie ma co pchać, nie ma co szaleń czy walczyć. No,
teraz to już będzie ciężka, ciężki orzech. Nikt nie ma bebeka na mapie, jak to pięknie wygląda. Tak, tak, nikt nie ma bebeka. Wiesz, że jest aparycja, sprzedałby mój lasy, który miałby w sumie. Jeśli miałbyś zgadywać, kto, kto za tą grę ma najwięcej punktów fantazy, to byś coś powiedział? Nie patrz, nie sprawdzaj. Sprawdzę, myślę. Żyro. No jesteś blisko, Żyro jest na drugiej pozycji. No jest Zeus. A właśnie nie, Zeus jest dopiero czwarty. Kurwa, aparycja? Nie, aparycja jest ostatnia, wbrew pozorom. Abaddon, bo dużo healuje. Nie, jest przedostatni. No nie. Nie, ja się nie spodziewałem tego pika. Znaczy tej postaci. Jest? Lina. Jezu. Czekaj, zerknę. 12, 12, 11, 23. Widzę, 16, 1, no. Też się nie spodziewałem. Ciekawe, z czego to wynika. Tak, też mnie to zastanawia. Nie dużo damage z tego ulti robię, to chyba spumowała, nie wiem. Tak. Też wiem, o co może chodzić, bo ona bardzo dużo stymuje pewnie tymi lightstrikami, nie? I to pewnie się wyjdzie. Tak, obszarówki ten. No. Ale chłopaki się nie poddają. To jest według. To jest słynny. Patrz, nie ma buybacków. Wiedzą, że nie ma buybacków. To jest push rozpaczy, dokładnie teraz idą. No mają to najkrótszy, no. Więc idą. Tak, Marlo odpycha bota, Zeus będzie miał refreshera, ale nie ale wiem. Ale patrz, Daronek na niego czeka. Czy może się skończyć. Ale nie, przyszedł na topa. Na topie jest Bad Rider. Czekaj. No. To Adir cofa, no zobaczymy, co się tutaj wydarzy, zobaczymy. Powiem ci, że to jest ostatni punkt. Czyli oni chyba po prostu nie chcą tam w ogóle posyłać z tego Zeusa, z nim po prostu dorzucił ulti, nie? Czy nie? Ale oni jeszcze mają glifa jakby, co? Oj. O. WR-ka będzie chyba wyłączona, poszedł backup, drugi backup, ładna wysa, no. Uwaga. Oj, Ursa minus. O, i jest Ursa. O, szakle. To jest gra. Tak, to będzie to jest gra. No niestety. To będzie team wipe. To jest team wipe. Niestety albo niestety już wyłączam tę grę, mam naprawdę dosyć. I masz rapiery, trzeci rapier, proszę, do ciebie. Pierdziemy to już. Bardzo dobra gra. O. Chłopaki bardzo dobrze zagrali. Nie wiem, ta gra powinna się dawno skończyć. A mi się podobało, że była taka długa. Powiem ci, fajnie zagrali, była ciekawa, na dobrym poziomie.